Asgardia. O, Lucian. Wybacz. Potrzebowałam trochę czasu sama. Jasne. Co się znowu stało? Nic takiego. Gardia. To Kurodian. Zachowuje się coraz dziwniej. Dlaczego on się tak zmienił? Sam nie wiem, Gardia. Martwię się o niego. Chcę go z powrotem. Chcę, żeby było tak jak dawniej, żeby... patrzył się na mnie tak jak kiedyś. Co ja mam zrobić, Lucian? Pogadam z nim jutro. Nie chcę go stracić. Ja też. Wiecie, ile jedzenia jeszcze zostało? Wiem, że Magnus odłożył jakieś zapasy specjalnie dla żołnierzy. Musimy być silni do walki. Co będzie z dziećmi i mieszkańcami? Oni też muszą coś jeść. Ale źrebaki nas nie uchronią przed śnieżnymi, Arelia. No i mieszkańcy mogą poczekać trochę do końca wojny. Przecież nic im się nie stanie. Wy tego jeszcze nie zauważyliście? Co masz na myśli? Każdy koń po kolei padnie z wyczerpania. Głodzimy się na śmierć. To nie Karon nas zabije, nie jego wojska. Tylko Magnus. Co ty znowu wygadujesz, Kurodian? To przez niego tutaj siedzimy i głodujemy. Zanim się zorientujecie, wszyscy zdechną, a wojnę przegramy nawet nie opuszczając tej nory. Żadne zdychanie i przegrywanie, nawet nie waż się tak mówić. Do tego, jakbyś nie zauważył, mamy jeszcze spore zapasy żywności. Tylko na jak długo? Słuchaj, panie książę, nie do mnie takim tonem. Damaris, nie denerwuj się. Damaris, nie warto. Mam dosyć twojego zachowania, Kurodian. Chodzisz w te i we w te od 2 miesięcy. Nic nie robisz, tylko narzekasz, że nic nie robimy. Że konie umierają. Gadasz na Magnusa, jakby to on zaczął cały ten syf. Przez ciebie wszyscy wokół mają 5 razy więcej stresu. Też nienawidzę tego, że tutaj siedzimy i nic nie robimy. Ale czekam jak żołnierz na decyzję króla. Tak, jasne. Odejdź obrażony. Dobra, koniec już. Błagam. Nie denerwuj się. Na niego nie warto. Chodźmy już. Wracajmy do mieszkańców.